Rzym jak zawsze tętni życiem, ale na placu Świętego Piotra za moimi plecami 30 września było wyjątkowo uroczyście. 21 biskupów otrzymało birety kardynalskie, wchodząc do jednego z najbardziej prestiżowych kolegiów Kościoła, gremium, które wybierze przyszłego papieża. Wśród nich znalazł się metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś. Dziś właśnie jego zapytam o nadzieję i ból w Kościele, o kobiety w tymże Kościele, o papieża Franciszka i receptę na dobrego kardynała. Balans Bieli, zaczynamy. 9 lipca po modlitwie Anioł Pański papież Franciszek ogłosił 21 nowych kardynałów. Wśród nich znalazł się arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Informacja przyszła w niedzielę, więc w domu mocno to przeżywaliśmy z dużą euforią, z dużą radością, ale też z takim myśleniem, tak, to jest ten następny krok, to jest kolejny człowiek, który dołącza do zespołu papieża Franciszka, do tego teamu, który myśli, czuje tak samo, któremu tak samo w tym samym tempie bije serce. Grzegorz Ryś urodził się w Krakowie. Tam też rozpoczął swoją drogę kapłańską. Z duszpasterstwem łączył owocną pracę naukową. W 2011 roku otrzymał sakrę biskupią. W swoim herbie przyjął zawołanie moc w słabości. 6 lat później papież Franciszek mianował go arcybiskupem, metropolitą łódzkim. Jeśli Pan Jezus mnie przygotował do tej nowej misji, to przygotował mnie przez krakowski kościół. Jeszcze w Krakowie zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny w archidiecezji łódzkiej kontynuuje tę drogę. Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, przychodząc do Łodzi, doskonale poczuł to, czym jest łódzki ekumenizm i doskonale się wpisał w ten dialog, który tutaj miał miejsce i ma miejsce cały czas i wręcz go rozwinął, bo mamy wiele nowych inicjatyw. A chodzi tu m.in. o coroczną ekumeniczną Drogę Światła czy ekumeniczną Szkołę Biblijną. Myślę, że to zbiera pozytywne oceny raczej, tak? Jako człowiek otwarty, rozumiejący, pragnący dobra, etc. Więc tutaj i moje doświadczenie z nim jakby nie przeczy tym opiniom, a wręcz je potwierdza. Kardynał Ryś to pasterz uważny na problemy młodych ludzi. Od 6 lat z jego inicjatywy organizowane są w Łodzi rekolekcje diecezjalne Arena Młodych. Próbujemy ich bardzo uważnie słuchać, mówić z nimi ich językiem, modlić się z nimi ich formą. Biskup Łodzi to duchowny, który jest blisko swoich wiernych, otwarty na drugiego człowieka i angażujący się w pomoc najbardziej potrzebującym. W czasie pandemii koronawirusa zainicjował stworzenie telefonów wsparcia duchowego czy zbiórkę na testy dla osób bezdomnych. Po wybuchu wojny na Ukrainie, dzięki zaangażowaniu kardynała Rysia, sam papież wsparł łódzką zbiórkę na zakup karetek dla Lwowa. Także dzięki kardynałowi w Łodzi powstają domy dla uchodźców z Ukrainy. Księże kardynale, na początek zapytam, jaki powinien być dobry kardynał? Ma ksiądz jakąś wizję? Jakby nie mam. Oczywiście, że nie mam. Nigdy nie byłem kardynałem, więc wizja się będzie kształtować, mam nadzieję. Nie wiem, myślę, że musi być dyspozycyjny, jak każdy w kościele i zobaczymy. Jest jakaś presja, wchodząc do kolegium kardynalskiego, że w każdej chwili może się zostać papieżem na następnym konklawę? Nie. Takiej presji nie ma. Jest presja, że może się zdarzyć, że będzie konklawę i trzeba będzie głosować. To jest potężna presja, tak. I wyzwanie? Także odpowiedzialność, duchowa? Po prostu ogromna odpowiedzialność. Może tu się pojawia pierwszy warunek, jaki powinien być kardynał chyba, to znaczy myślę, że musi być bardzo blisko Pana Jezusa i Ducha Świętego. Bo inaczej nie będzie żadnego rozeznawania po Bożemu, tylko po naszemu, a nic gorszego nie może być. Jaki dla kardynała Grzegorza Rysia powinien być Kościół? Co ksiądz myśli, myśląc Kościół dzisiaj? Moje myślenie o Kościele jest ukształtowane od lat najpierw przez Ruch Światło Życie księdza Blachnickiego, a potem przez także drogę neokatechumenalną.
Natomiast to nie chodzi tylko o te dwie rzeczywistości kościelne, bo one się rodzą z soboru. No, sobór widzi jasno Kościół jako wspólnotę przede wszystkim. Dalej jako wspólnotę, która jest jakby sakramentem, taka jest definicja w Lumen Gentium, jakby sakramentem, to znaczy znakiem i instrumentem jednoczenia ludzi z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. No, tu nieraz sobie tak myślę, że to nam dość kiepsko wychodzi. I to nawet w obu tych wymiarach, bo nieraz ta nasza ludzka strona w Kościele jest taka, że Pana Boga przestaje być widać. No a już gdy chodzi o jednoczenie całego rodzaju ludzkiego, to mam takie nieraz wrażenie, że tam, gdzie powinniśmy jednoczyć, no to akceptujemy podziały. Mówił ksiądz kardynał... No jeszcze jedna rzecz, to jest taka, że ten Kościół, który jest wspólnotą, jest po to, żeby mógł wyjść do misji. I to jest nauczanie Franciszka całe 11 lat. I do tego jeszcze wrócimy. Ja wrócę do słów sprzed konsystorza. Skoncentrowani na swoich własnych kościelnych, wewnętrznych interesach, pożytkach, nie patrzymy na to, że dom Pana, jeden wielki, święty Kościół jest w ruinie. Mówił ksiądz kardynał Ryś tuż przed konsystorzem przy grobie świętego Jana Pawła II. No właśnie, orgie na plebanii, skandale seksualne. Jak ksiądz kardynał patrzy w oczy młodzieży i swoim wiernym, to co ksiądz im mówi o tym Kościele, który także ma taką rzeczywistość? Zawsze najpierw mówię o Panu Jezusie. Z Kościołem jest tak, że im jest go mniej, tym jest lepiej, a już w takich sytuacjach tym bardziej, tak? Z drugiej strony coraz trudniej jest używać, nie wiem, nawet takiej mądrej syntezy, jaką stworzył mój profesor świętej pamięci ksiądz Kracik, który napisał książkę pod tytułem Święty Kościół grzesznych ludzi. No to jest prawda, tylko że powtarzaniem tej prawdy jeszcze się niczego nie załatwi. Musi być w Kościele umiejętność godzenia dwóch rzeczy, to znaczy rzeczywistego podejścia do zła, do grzechu, nazwanie go, ocenienie, wyciągnięcie konsekwencji, zadośćuczynienie. To jest jedna postawa. I druga istotna to jest miłosierdzie. I najważniejsze jest wiedzieć, że te dwie postawy się ze sobą schodzą, a nie są sobie przeciwne. Bo miłosierdzie nie jest jakąś tanią łaską. Kościół akceptuje każdego człowieka, tak jak mówił papież w Lizbonie, todos, 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 todos. Ale każdy z nas, mając w Kościele doświadczenie grzechu, winy, przestępstwa czasami, musi wiedzieć, że wejście w Kościół ponowne jest zawsze przez bramę, która się nazywa pokuta i lekarstwo. Jak nie jest zaleczony, to takie rozwiązanie jest gorsze niż choroba. Znaczy, to nie jest tak, że my teraz to przerabiamy. Kościół to przerabia przez wieki. Takim pierwszym momentem, kiedy to Kościół przerabiał, to był III wiek za Decjusza, kiedy bardzo wielu chrześcijan zaparło się wiary w trakcie prześladowania. I to był w pierwotnym Kościele grzech nieodpuszczalny. I pojawiła się najpierw taka idea, że no, wpuśćmy z powrotem tych ludzi. No tak, zaparli się wiary, ale było prześladowanie i tak dalej. I wtedy był człowiek, który się nazywał święty Cyprian z Kartaginy. I on powiedział, owszem, tak, natomiast po pierwsze najpierw trzeba nazwać grzech do końca. I napisał takie wstrząsające zdanie do tych tak zwanych lapsi, którzy upadli. Co złożyłeś w ofierze? Myślisz, że złożyłeś tylko ofiarę na ołtarzu pogańskim? Nie, siebie samego zarżnąłeś jak wołu albo inne zwierzę ofiarne, siebie zarżnąłeś. Trzeba podjąć pokutę. Od niego jest takie pojęcie pokuty jako medycyny zbawczej. Musisz być uleczony. To jest wejście do Kościoła. Musisz być uleczony. Więc, a każde inne wejście właśnie jest gorsze niż sama klęska. Świętej pamięci kardynał Pell, gdy go kiedyś zapytałam, jak pozbyć się chociażby skandalu wykorzystywania seksualnego w Kościele,
Powiedział mi, że gdyby księża słuchali Chrystusa, to by nie było problemu, nie byłoby tych skandali. To dotyczy wszystkich grzechów. I co mówi kardynał Ryś na to? Czy problem leży chociażby w formacji kleryków, czy czy może w formacji już rodzinnej? No, brakuje w tym jeszcze powiedzenia trzeciego, czyli formacji stałej w życiu kapłańskim. Myślę, że najmniej szkodliwa jest formacja seminaryjna. Myślę, że wiem, co mówię. Byłem rektorem 4 lata. Uważam, że seminarzyści są ludźmi bardzo otwartymi na formację. I nikt nie mówi, że jest idealna formacja w seminarium. Ciągle nad nią w kościele się pracuje. Ale ja myślę, że o wiele większym problemem jest formacja, my ją tak nazywamy, formacja stała po święceniach. Czyli pozostanie dobrym księdzem. Tak. Dla mnie jest bardzo uderzające, co w trakcie synodu, tego diecezjalnego etapu synodu o synodalności powiedzieli mi ludzie w Łodzi. Mianowicie powiedzieli tak, my się w ogóle nie boimy hierarchii w Kościele, bo to było takie napięcie, tak? Synod, będziemy mieli teraz parlament, demokrację. I co z tą hierarchią? Nie księża, tylko świeccy ludzie powiedzieli, my się w ogóle nie boimy hierarchii w Kościele, dokąd ksiądz jest ciągle w procesie formacji, dokąd się modli, dokąd słucha Słowa Bożego, jeśli się spowiada, jeśli odprawia z wiarą Eucharystię, jeśli rzeczywiście jest w jakiejś wspólnocie, my się nie boimy hierarchy. Natomiast jeśli nie jest, nie poddaje się formacji, to wszyscy się go boimy. No i mają rację, bo to jest rzeczywisty problem. Dobrze, że ksiądz kardynał wspomniał o synodzie. Październik upływa tutaj w Rzymie pod znakiem synodu. Po co nam ten synod? Synod jest jednym z najważniejszych wymiarów życia Kościoła i myślę, że o to ostatecznie idzie. Wcale chyba nie o to, żeby papież napisał kolejną adhortację i to jeszcze nie w tym roku, tylko pewnie po następnej sesji synodu za rok. Dokument będzie, tak? I tak jak wszystkie, w większości będzie pewnie przez ludzi nieprzeczytany. Natomiast synodalność jest bardzo istotnym wymiarem życia Kościoła, konstytucji Kościoła. Tak jak przed chwilą mówiliśmy o hierarchii, tak samo synodalność. Jak Kościół nie chce być synodalny, no to musi wyrzucić z Biblii Dzieje Apostolskie, gdzie wyraźnie widać, jak wszystkie ważniejsze decyzje są podejmowane właśnie na synodzie. Nie używano wtedy takiego słowa, ale Dzieje Apostolskie się zaczynają od synodu. Jak Piotr zwołuje braci i mówi, mamy problem, było nas 12, ale jest 11. Jeden się powiesił, nie tylko zdradził Chrystusa, ale jeszcze nie uniósł właśnie swojego grzechu. No i teraz trzeba się z tym podwójnym problemem zmierzyć. No mógłby sam zadecydować, a czemu nie? W końcu jest Piotrem, nie rozmawia ze wszystkimi. I potem jest tak samo, no, najważniejszy moment to jest w 15 rozdziale Dziejów, kiedy się zbierają apostołowie i uczniowie z Jerozolimy i nie tylko, i rozmawiają o tym, na jakich zasadach można wpuszczać do kościoła ludzi, którzy przychodzą z pogaństwa, a nie z Izraela. No i znowu mógłby sam, ale on słucha tego, co mówi Paweł, co mówi Barnaba, co mówi Jakub. To, co mówią Paweł i Barnaba i to, co mówi Jakub, wydawałoby się, jest może nie w ostrej, ale jednak w opozycji. I Piotr ma odpowiedź, on ją ma od kilkunastu lat w sobie, bo go Pan do tego przygotował wydarzeniami, które są opisane wcześniej, tam w 9, 10 rozdziale Dziejów. Ma odpowiedź, a nie udaje, że z nimi rozmawia, sam ich zwołał. No to jest Kościół. Na synodzie można powiedzieć, spotkają się dwa kościoły. Ja mam taką wizję troszkę nie, tego... jeden się spotka, jeden. Kościół jest jeden, święty, powszechny, apostolski. Jest jeden, ale opinii w tym kościele jest bardzo wiele.
Wleciałam do Rzymu z arcybiskupem metropolitą krakowskim, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Tu w Rzymie od razu pierwszą osobę, którą spotkałam, to ojciec James Martin, który prowadzi oczywiście duszpasterstwo osób LGBT w Nowym Jorku. I tu pytanie od naszego Twitterowicza, chociaż powinnam powiedzieć X-owicza obecnie. Co ksiądz kardynał sądzi o coraz częściej podnoszonym przez wiernych i duchownych w postulacie błogosławieństwa par jednopłciowych w Kościele? Kościół nie zrobi niczego, co by miało być, miałoby wskazywać, że zrównuje małżeństwo z jakąkolwiek inną relacją, więc takiego Kościół nie zrobi. Nauczaniu Kościoła jest, moralnym nauczaniu Kościoła jest wyraźne stwierdzenie, że współżycie homoseksualne jest grzechem. Nie orientacja, tylko podjęcie współżycia. Więc nie za bardzo widać, jak można pobłogosławić ludzi, którzy no, z takiego punktu widzenia teologii moralnej wchodzą w sytuację, jeśli nie grzechu, to okazji do grzechu. No i wiem, że to, co mówię, jest bardzo trudne, bo ludzie, którzy są właśnie orientacji homoseksualnej, mówią, ale my się kochamy, tak? A wy nazywacie miłość między nami, nazywacie grzechem. Nie, nie nazywamy miłości między ludźmi grzechem, nazywamy grzechem współżycie osób tej samej płci. Każde współżycie poza związkiem małżeńskim nazywamy grzechem. Nie tylko współżycie homoseksualistów, tylko każde współżycie poza małżeństwem w teologii moralnej Kościoła, w nauczaniu moralnym jest grzechem, więc nie widać możliwości takiego błogosławieństwa. Można się za ludzi modlić, spotykać się z nimi, rozmawiać, prowadzić ich duchowo. To wszystko w Kościele się dzieje, nie zawsze w takich formach, jak ta, którą prowadzi ojciec Martin, ale dzieje się, zapewniam, bo ja sam znam takie wspólnoty, których trwa towarzyszenie osobom o orientacji homoseksualnej. Tutaj na synodzie w Rzymie... Natomiast za tym pytaniem kryje się, za tym zestawieniem, tak, księdza arcybiskupa Marka i ojca Martina, kryje się pytanie, czy ci dwaj ludzie mogą się spotkać. I odpowiedź jest taka, że owszem, właśnie dlatego, że Kościół jest jeden, a o tym nie decydują nasze rozmaite opinie i różnice, tylko Duch Święty. I to jest to, co Franciszek, a w ślad za nim cały sekretariat synodu powtarza w nieskończoność. I nikt tego w komentarzach nie podkreśla, że na synodzie najpierw się słucha Ducha Świętego. I to słuchanie Ducha Świętego przekłada się także na to, że kiedy słucham drugiego, który obok mnie siedzi, to staram się usłyszeć, co Duch Święty mówi do mnie przez niego. I to jest wpisane w metodę pracy. Więc jak się poddamy tej metodzie, to nie będzie dwóch kościołów, ani pięciu. Tylko musimy się poddać tej metodzie, to znaczy zaczynamy synod odczuwania modlitewnego na placu, potem 3 dni rekolekcji. To wszystko jest po coś. To nie jest pobożny pozór stworzony na zewnątrz, żeby wszyscy myśleli, że w kościele jeszcze ktoś jest wierzący, a tak naprawdę to potem spotkamy się i będziemy się bić na własne ideologie i teorie. Nie, nie w ten sposób. Bardzo się cieszę, że wspomniał ksiądz kardynał o Duchu Świętym. Siostra Natalie Becar zawsze powtarza, że ma nadzieję po przejechaniu połowy świata, to jest podsekretarz synodu, że ma nadzieję po przejechaniu połowy świata i zobaczeniu właśnie różnych stron tego jednego świętego apostolskiego kościoła i różnych opinii, że Duch Święty zadziała tutaj w Rzymie i wszyscy spotkamy się przy jednym stole, dyskutując o tym. Bardzo cenię siostrę Natalię, natomiast to jest troszeczkę odwrotnie. To znaczy, Duch Święty działa ciągle. Problem jest nie po stronie Ducha Świętego, tylko po naszej. Znaczy, od nas zależy to, w jakim stopniu jesteśmy otwarci na to, co Duch nieustannie robi. Znaczy, nie było takiego momentu, w którym Duch Święty się wyprowadził z Kościoła, albo na przykład stwierdził, że już dość narobił i teraz już może sobie odpocząć. On jest aktywny, nieustannie. Siostra Natalii też podkreśla, że jego działanie już widziała podczas wszystkich rozmów, które przeprowadziła. No więc. Ksiądz kardynał odczuwa jego obecność w swoim życiu na co dzień? To nie jest tylko kwestia odczuwania. To jest kwestia doświadczenia, tak. Jak z nim rozmawiać? Słuchać. Każda rozmowa polega najpierw na słuchaniu.
I otwarciu się? No to słuchanie oznacza już otwarcie. Przed chwilą wspomniałam ważną kobietę w Kościele, jedno z najważniejszych stanowisk dla kobiet tutaj w Watykanie, właśnie siostra Natalii Piastuje. Czego ksiądz kardynał nauczył się od kobiet bliskich Kościołowi? Od kobiet zawsze się można nauczyć wrażliwości na osobę. To jest chyba to, co Jan Paweł II nazwał geniuszem kobiety. Ja mam w pamięci taką lekcję jeszcze z czasów seminaryjnych. To było bardzo piękne. Mianowicie poproszono nas, krakowskich kleryków, byśmy poszli na Wigilię zorganizowaną, już nie pamiętam przez jaką organizację, ale to chyba najmniej ważne, dla osób samotnych. Bo bardzo pięknie zorganizowane, taksówkarze jeździli po tych ludzi, przywozili ich na Wigilię. Myśmy poszli tam śpiewać, grać, trochę donosić do stołu. Byliśmy bardzo z siebie zadowoleni, że tak jesteśmy aktywni i tak pięknie posługujemy przy tej Wigilii. No i potem, jak się to wszystko skończyło, a kobieta właśnie była osobą, która była główną organizatorką, to każdemu z tych wychodzących ludzi wręczała na drogę chałkę upieczoną. Wtedy pomyślałem, to tylko kobieta może wymyśleć. To znaczy, facet jest tak skupiony na tym, co aktualnie robi, jeszcze z jaką jakością, prawda? A ona miała przed oczami tych ludzi i wiedziała, że to była chyba sobota, jutro już nie kupią sobie chleba. No i każdemu dała na drogę chleb na następny dzień. A do dziś to pamiętam. Nie, to trzeba być kobietą. To mężczyzna tego nie wymyśli. Każdy ksiądz musi się tego nauczyć na swoją drogę duszpasterską? Każdy ksiądz przede wszystkim się musi nauczyć najpierw, ale myślę, że powinien to wynieść z domu, szanować kobietę. Inaczej będzie bieda. Znaczy, powinien szanować każdego człowieka oczywiście. Wspomniał ksiądz kardynał o geniuszu kobiety, jak mówił Jan Paweł II. Jest ksiądz kardynał misjonarzem Szpitala Polowego Papieża Franciszka, a jednocześnie wielkim uczniem Jana Pawła II. Jak te dwa nurty pogodzić? Nie ma nic do godzenia. To jest w przypadku papieży całej trójki, myślę, a nawet nie trójki, bo to trzeba patrzeć od Jana 23 od Soboru. Myślę, nie wolno inaczej. Więc Jan 23, Paweł VI, Jan Paweł I nie miał wiele czasu, ale wyznaczał też pewien styl. Tak? No i potem Jan Paweł II, Benedykt i Franciszek. W przypadku tych sześciu pontyfikatów ciągle widać rozwój. Ten rozwój oznacza to, co zawsze, czyli wchodzenie w głąb. I nie ma żadnej sprzeczności. Ostatnio słyszałem takie bardzo ładne zdanie, to kardynał Supicz, jak był u nas w Łodzi, to powiedział tak, że Jan Paweł II mówił, co by trzeba było zrobić w Kościele, całe jego nauczanie. To jest prawda. Czytałem ostatnio Christi Fidelis Laici, 35 lat temu papież to napisał, Jan Paweł. Tam jest wszystko to, co jest postulatami na synod. Wszystko jest w Christi Fidelis Laici. Wszystko. Więc Jan Paweł II mówił, co by trzeba było zrobić. Benedykt mówił, dlaczego powinniśmy to zrobić. Dał wszystkie teologiczne, głębokie uzasadnienia. A Franciszek mówi, zróbcie to. Ale dla wielu ludzi Franciszek jest kimś, kto zrywa z tradycją, którą wprowadził Jan Paweł II. Na przykład? Na przykład Instytut Rodziny tutaj w Rzymie. Bardzo wiele osób ma żal do papieża Franciszka, że tak bardzo zmienił jego strukturę, że wymienił wszystkich ludzi, którzy tam pracują. Co ksiądz kardynał na to odpowiada? Na to akurat nic nie odpowiadam, bo się tym nie zajmowałem. Natomiast nie sądzę, żeby też Jan Paweł II chciał, żeby na przykład stworzone przez niego dzieło było zastygłe. Można pytać o tym, w jaki sposób je rozwijać, w jaki sposób je pogłębiać, ale to też jest tak, że każdy człowiek, nawet jak podejmuje czyjeś wcześniejsze działanie, to musi je podjąć na swój własny sposób i jakikolwiek byśmy ludzi nie poprosili o to, żeby prowadzili jakieś dzieło dalej, to nie zawsze w jakimś mierze je zmienią. Tak? Franciszek zbytnio nie liberalizuje Kościoła, mówią niektórzy? W ogóle nie rozumiem tego słowa, gdy chodzi o Kościół, bo co to znaczy liberalizm w Kościele? To nie jest nasze pojęcie. Tak? Jest pojęcie właściwe dla Kościoła, jeśli już, to by było Kościół otwarty,
którego przeciwieństwem jest Kościół zamknięty, a Kościół otwarty nie oznacza liberalny, tylko oznacza misyjny i oznacza miłosierny. Więc w tym sensie Kościół musi być otwarty, bo jego funkcją jest misja i jego twarzą powinno być miłosierdzie. Nie ma innej możliwości. To są właściwe kategorie dla nas. I właśnie tu przychodzi mi na myśl pytanie zadane też przez naszego widza na platformie X. Czego może się nauczyć Kościół powszechny od Kościoła łódzkiego? Jakie doświadczenia ksiądz kardynał przeniesie z Kościoła łódzkiego do Kościoła powszechnego w kolegium kardynalskim? Najpierw to ja będę na pewno więcej słuchał niż gadał. To jest oczywiste, tak? Wchodzi ma jeden dzień kardynalatu i będzie wszystkim mówił o tym, jak ważne ze sobą przynosi doświadczenia. Nie. To... No to może pokory możemy się od Łodzi nauczyć. Nie mogę wpaść w takie kółko, jak kiedyś ojciec Leon powiedział, że w pokorze go nikt nie prześcignie. To, tak, nie dam się w to wpuścić. Jest kilka pięknych cech łódzkiego kościoła. Na pewno bardzo piękną cechą tego kościoła jest ekumenizm, który sobie liczy dobrze ponad 100 lat. Dobrze ponad 100 lat, więc jest wcześniejszy niż ekumenizm, nawet w kościele katolickim, który bardziej trzeba wiązać z soborem. W Łodzi ekumenizm był przed II wojną światową i właściwie widać go wyraźnie już za czasów pierwszego łódzkiego biskupa. Myślę, że Kościół łódzki jest też kościołem misyjnym i do końca nie wiem, czy Kościół powszechny się może od niego uczyć, ale w Kościele polskim chyba to, czego doświadcza Łódź, jest ważne, bo właściwie w Łodzi, niezależnie od liczb, trzeba mówić, że ten Kościół zawsze miał takie doświadczenie zbliżone do Kościoła mniejszościowego. Znaczy, w Łodzi bycie katolikiem nie jest niczym oczywistym. Biskup jest po prostu biskupem. Nie oznacza, że nie jesteśmy szanowani też w wymiarze społecznym i tak dalej, bo jesteśmy. Natomiast to jest inna sytuacja niż Kościoła, który zawsze był większościowy, znaczący i tak dalej. Nie, to Kościół łódzki zawsze był opisywany tym słowem trudny kościół, dominikantes niewielu, komunikantes niewielu. Może po prostu misyjny, tak jak chce Franciszek. Myślę, że tak. On ma ku temu wszelkie dane i ma do tego ludzi. Duch Święty nam takich ludzi daje. Ale poza tym, tak jak każdy kościół na świecie, Kościół łódzki ma też swoje problemy, nieraz bardzo dramatyczne i próbujemy je w Duchu Świętym rozwiązywać. Na koniec zapytam, kardynał Wojtyła jeździł na nartach, a kardynał Ryś co robi w wolnym czasie? No na nartach jeżdżę, tylko chyba krócej niż Ojciec Święty. Bo on miał zawsze w kalendarzu tydzień, w zimie tydzień, a w lecie dwa na kajaki. Więc na kajaki nie, ale po górach chodzę w lecie, a jak Pan Bóg daje, to przez tydzień jeżdżę na nartach w zimie. To mam nadzieję, że dobrze, bo kardynał Wojtyła mówił, że kardynałowi nie wypada jeździć źle. I staram się, tak. Mówią ci, co ze mną jeżdżą, że z roku na rok lepiej. Czego życzyć na ten kardynalat? Wiary i Ducha Świętego, niczego więcej. To tego życzę i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ja.